Dzień dobry moje kochane skarby, witam was bardzo serdecznie w kolejnym filmie. Na wstępie tego filmu chciałbym również was bardzo poprosić, że jeżeli wam się filmik spodoba, proszę o zostawienie łapki w górę, jakiegokolwiek komentarza, na każdy komentarz odpowiadam, za które wam bardzo dziękuję, a jeżeli jeszcze nie subskrybujecie mojego kanału, to zachęcam do subskrypcji kanału. Moje kochane skarby, dzisiaj przychodzę do was przeglądem kosmetycznym kosmetyków marki Revox. Tych kosmetyków jest tyle, że będą dwie części na kanale filmu poświęconego tematyce produktu Revox. W dniu dzisiejszym dokonam analizy składów ponad 10 kosmetyków tej firmy. Czy są to kosmetyki warte zainteresowania, warte swojej ceny, czy są warte kupna w drogerii Hebe, czy są to zamienniki The Ordinary. Także zaczynamy od razu, bez zbędnego przedłużania. Pierwszy kosmetyk, który biorę pod lupę, kosztuje 19 zł. Jest to Revox Vitamin C 20% serum do twarzy. Wygląda ono tak. Serum ma działać przeciwstarzeniowo, rozjaśniać, redukować przebarwienia i tylko i wyłącznie tyle nam tutaj Revox pisze. Jeżeli chodzi o skład tego produktu, skład mamy tutaj i polega on na oczywiście wodzie, mamy kwas askorbinowy, mamy regulator pH, wyciąg z aloesu, nośnik przenikania, wyciąg zielonej herbaty, fenoksyetanol, konserwant nie dla kobiet w ciąży, zagęstnik, regulator lepkości, chelator, kompozycje zapachowe. Minimalistyczne składowo i w porządku, jak najbardziej, serum do twarzy z witaminą C o stężeniu 20%, tylko uważajcie, ponieważ kwas askorbinowy lubi skórę drażnić. Jest to dość niestabilna odmiana witaminy C. Także jak najbardziej w cenie do 20 zł fajne serum z kwasem askorbinowym marki Revox. Zdecydowanie. Następny kosmetyk, który biorę pod lupę, jest to Revox Azelaic Acid. Jest to krem do twarzy z kwasem azelainowym 10%. Wygląda on tak. Jest to remedium dla skóry trądzikowej z przebarwieniami dla osób z melazmą, ponieważ kwas azelainowy wykazuje silne właściwości rozjaśniające skórę i przebarwienia, oczyszczające, złuszczające i odtruwające skórę. Jeżeli chodzi o skład tego kremu, mamy wodę, mamy kwas azelainowy, mamy pochodną parafinę, mamy mikroplastik, zagęstnik, mikroplastik, fenoksyetanol i chelator. Jestem na nie. Ten krem może zadziałać wręcz odwrotnie i może spowodować zapchanie skóry i wysyp i podrażnienie skóry trądzikowej i oczywiście wymagającej złuszczenia. W jego cenie rekomenduję już krem złuszczający marki Skinimal z 10% stężeniem kwasu azelainowego, który jest dostępny w drogerii Natura. Następny kosmetyk, który biorę pod lupę, jest to kluczowe i kultowe serum z niacynamidem marki Revox. Serum niacynaminowe dla skóry trądzikowej, tłustej, rozregulowanej i wrażliwej. Ono ma łagodzić, działać przeciwtrądzikowo, regenerować strukturę skóry. Jeżeli chodzi o jego skład, jest on następujący. Mamy wodę, mamy niacynamid, nośnik przenikania, cynk, fenoksyetanol, nie dla kobiet w ciąży, guma ksantaenowa, zagęstnik i chelator. Super! Jak najbardziej to serum z niacynamidem ma świetny skład. I mogę je zarekomendować dla osób ze skórą tłustą, problematyczną, trądzikową, łojotokową, rozregulowaną. Zdecydowanie. Następny kosmetyk, który biorę pod lupę, jest to serum z peptydami marki Revox. One są teraz wszystkie ogólnie na promocji za 19 zł w Hebe. Serum z peptydami. I ono ma działać prewencyjnie, przeciwzmarszczkowo, stymulować syntezę kolagenu. Tylko i wyłącznie tyle. Jeżeli chodzi o skład, jest on następujący. Woda, gliceryna, nośnik przenikania, zagęstnik, tripeptyd 1, tetrapeptyd 7, nośnik przenikania, kwas hialuronowy, pektyna, proteiny, seryna, aminokwas, arginina, prolina, aminokwasy, fenoksyetanol, perfum, czyli zapach i mamy chelator i kompozycję zapachową. Skład jest świetny. Jeżeli ten skład jest realny na stronie Hebe z rzeczywistością, to jak najbardziej mamy świetne serum peptydowe. Zdecydowanie mogę zarekomendować dla skóry dojrzałej. Bez dwóch zdań. Następny kosmetyk marki Revox, który biorę pod lupę, jest to serum z kwasem salicylowym, czyli jest to serum keratolityczne do stosowania 2 razy w tygodniu na noc dla skóry z przebarwieniami tłustej i bardzo rozregulowanej i łojotokowej, które ma odnawiać skórę, złuszczać, hamować nadprodukcję sebum i regulować funkcjonowanie gruczołów łojowych. Jeżeli chodzi o skład tego serum z kwasem salicylowym, jest on następujący. Mamy wodę, nośnik przenikania, zagęstnik, kwas salicylowy, gumę ksantanową, która zagęszcza, nośnik przenikania, fenoksyetanol, konserwant, regulator pH i chelator. Skład jest wzorowy.
Skład jest jak najbardziej wzorowy i tutaj nie mogę się do czegokolwiek przyczepić. Poza tym ja to serum wielu osobom polecam, jeżeli układam pielęgnację drogą mailową, i ja też to serum z kwasem salicylowym rekomenduję w trakcie kuracji przeciwtrądzikowej, także jak najbardziej to serum z kwasem salicylowym jest ok. Następne pod lupę, które biorę serum, jest to kwas hialuronowy 5% marki Revox, Hyaluronic Acid. Ma nawilżać, nawadniać skórę i działać przeciwzmarszczkowo, tylko i wyłącznie tyle, jeżeli chodzi o skład. Polega on na wodzie, hialuronian sodu, nośnik przenikania, pantenol, substancja łagodząca, zagęstnik, fenoksetanol, konserwant i chelator. Skład cudowny. Skład cudowny, nie mogę się tutaj do niczego przyczepić. Także jak najbardziej kwas hialuronowy marki Revox również mogę zarekomendować. Następny kosmetyk, który biorę pod lupę, jest to Revox z kofeina pod oczy serum drenujące, takie ujędrniające, przeciwmarszczkowe pod oczy z kofeiną, które ma niwelować oznaki zmęczenia, stymulować skórę wokół oczu i regenerować. I jeżeli chodzi o skład, tylko wam jeszcze pokażę to serum z kofeiną. Kofeina 5%. Skład jest następujący. Mamy wodę, mamy kofeinę, nośnik przenikania, wyciąg z zielonej herbaty, antyoksydant, zagęstnik, fenoksyetanol, regulator lepkości i chelator. Skład wzorowy. Minimalistyczny, prosty skład, także jak najbardziej fajne składowo serum pod oczy dla każdego w każdym wieku, zdecydowanie. Lecimy dalej. Następny kosmetyk jest to Revox Help Anti-Derk Spot Serum. Jest to serum na przebarwienia. Kosztuje 14 zł, które ma likwidować ciemne plamy spowodowane przebarwieniami pozapalnymi. I to serum wygląda w taki oto sposób. Jeżeli chodzi o jego skład, jest on następujący. Mamy wodę, mamy alfa-arbutynę, substancję rozjaśniającą, witaminę B3, witaminę C, zagęstnik, następną odmianę witaminy C, kwas ferulowy, kwas azelainowy, kwas mlekowy, kwas glikolowy, kwas cytrynowy, kwas jabłkowy, kwas salicylowy, zagęstnik, fenoksyetanol, nie dla kobiet w ciąży, i rakotwórczą trietanolaminę, regulator pH. Czyli za przeproszeniem spieprzyli skład trietanolaminą, także no niestety nie mogę wam zarekomendować tego serum na przebarwienia marki Revox. No niestety, trietanolamina niszczy cały kosmetyk, także nie polecam zdecydowanie. Następny kosmetyk, który biorę pod lupę, jest to 100% wyciąg z wąkrotki azjatyckiej marki Revox, kosztuje 14 zł. Ma wykazywać właściwości łagodzące, lecznicze, regenerujące, antyoksydacyjne, chronić przed wolnymi rodnikami, nawilżać. Jeżeli chodzi o jego skład, jest on następujący. Woda, nośnik przenikania, wyciąg z wąkroty azjatyckiej, regulator pH, kwas cytrynowy. No skład jest cudowny. No nie mogę tutaj nic złego powiedzieć. Także dla skóry wrażliwej, poszarzałej, jak najbardziej do nocnej pielęgnacji, wyciąg z wąkroty azjatyckiej może być stosowany. Jest to fantastyczny antyoksydant, także polecam bez dwóch zdań, zdecydowanie za 14 zł. Następny kosmetyk, który biorę pod lupę, jest to 20% stężenie kwasu glikolowego marki Revox. Działanie przeciwzmarszczkowe, ponieważ kwas glikolowy najgłębiej wnika w głębsze warstwy skóry od wszystkich kwasów AHA, ma złuszczać, przyspieszać proces odnowy skóry. Jeżeli chodzi o skład, jest on następujący. Woda, kwas glikolowy, nośnik przenikania, regulator pH, zagęstnik, fenoksyetanol jako konserwant i chelator disodium etta jest ok. Także skład tego serum z kwasem glikolowym jak najbardziej również jest w porządku. Nie mam tutaj żadnych zastrzeżeń, jak najbardziej śmiało polecam. Następny kosmetyk, który będziemy brać pod lupę, jest to krem na naczynka marki Revox. Krem przeciwzaczerwienieniom skóry, kosztuje 14 zł. Ma redukować rumień i zmniejszać zaczerwienienie skóry naczynkowej. Jeżeli chodzi o skład, jest on następujący. Woda, alkohol z grupy tłuszczowej, gliceryna, mocznik, wyciąg z aloesu, wyciąg z rumianku, olej sojowy, skwalan, witamina B, prowitamina B5, pantenol, nośnik przenikania, niacynamid, alantoina, mikroplastik, akrylat C10-30, alkyl akrylatek, rozpolimer, no niestety do strzału, rakotwórcza trietanolamina, disodium etta, chelator i tylko tyle. Mikroplastik i kancerogenna trietanolamina. No niestety ten krem stanowczo będę odradzać. Nie polecam. Następny kosmetyk, który biorę pod lupę, jest to Revox Retinol Serum. Serum z retinolem. Kosztuje 27 zł. Retinol, wiemy jak działa, regulująco, przebudowuje naszą skórę, działa przeciwtrądzikowo i odmładzająco.
Jeżeli chodzi o skład, jest on następujący. Trójglicerydy, olej ze słodkich migdałów, olej słonecznikowy, olej awokado, olej kokosowy, witamina E. Najsłabsza odmiana witaminy A, czyli palmitynian retinylu, czyli nie mamy tutaj czystego retinolu, czyli mamy tutaj najsłabszą odmianę witaminy A, palmityniana retinylu, czyli troszeczkę oszustwo. Olej rozmarynowy, rakotwórczy antyutleniacz, jakim jest BHT na samym końcu. No niestety nie mogę zarekomendować tego serum z dwóch powodów. Jest to jawne oszustwo, nie mamy tutaj w tym kosmetyku czystego retinolu, a najsłabszą odmianę witaminy A, jaką jest palmitynian retinylu. Odradzam stanowczo. I rakotwórcze BHT. Następny kosmetyk, jaki biorę pod lupę, jest to oczywiście krem z kolagenem Moisturizing Solution, kosztuje 15 zł. Kolagen nie przenika w głębsze warstwy skóry, o czym już wiecie. Jeżeli chodzi o skład, ten krem ma być przeciwstarzeniowy. Jest on następujący. Woda, mocznik, gliceryna, alkohol z grupy tłuszczowych, hialuronian z sodu, kolagen, alantoina, mikroplastik, akrylaty 130, 1030, akrylaty crosspolymer i trietanolamina, rakotwórczy regulator pH. Zdecydowanie odradzam ten kosmetyk i nikomu go nie polecam. Także moje kochane skarby, na dzisiaj to tyle. Pierwsza część analizy składów kosmetyków marki Revox. Nie będę przedłużał tego filmu, który będzie trwał około pół godziny. Następna część już wkrótce. Jeżeli Wam się film podobał, proszę o łapkę w górę i komentarz. Buziaczki wielkie. Do następnego. Hej.